się zaczyna. Szczyt negocjacji budżetowych zawsze przypada na koniec roku. Jesień jest zawsze duży. I nie tylko. Komisja budżetowa jest komisją o tyle też szczególną, że zawsze myśli o przyszłości. Komisja budżetowa zawsze myśli o następnym. Jestem także członkiem Komisji Kontroli Budżetowej. To taka komisja, tak jak Komisja Budżetowa zawsze myśli o roku N plus 1, czyli w tej chwili o 2011, ta Komisja Kontroli Budżetowej zawsze myśli o roku 2011. Kontroluje to, co zostało wykonane i stara się wynieść nauki wszelakie z powody i z porażek danego budżetu, by lepiej poprawić na który w dużym stopniu wzmacnia parlament. Jeżeli chodzi o procedurę budżetową, daje pełne skuteczność w dodatkowych działach, przede wszystkim związanych z wspólną polityką rolną. Także parlament może bardzo dużo jest pytanie, na ile będzie chciał, czy jest wola polityczna, żeby to wykorzystać i na ile dostanie przyzwolenie, żeby to wykorzystać, na ile chce sobie wywalczyć to nowe możliwości. Traktat z Lizbony pokazał taką prawdę znaną z życia codziennego, że wiarę tkwi w szczególe. Pewne ustalenia w tej chwili będą się definiowały w formie regulaminów, w formie tak zwanych pragmatycznych kalendarzy, to w tej chwili wszystko się dzieje. Także to jest moje główne zadanie, tak aby Państwu zobrazować, czym ja się w tej chwili zajmuję. Nie jestem w tym przedsięwzięciu osamotniona, nie, bo bardzo wspiera mnie Ministerstwo Finansów. Tam są bardzo sprawne osoby, które rzeczywiście na tym programowaniu wieloletnim się znają.